To przetrzemienie elit, o którym mówiłem, sprawiło, że bardzo dużo ludzi w Polsce to są półinteligenci. Kto to jest półinteligent? To jest człowiek na tyle inteligentny i spostrzegawczy, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że jest półinteligentem. I on zamiast się, tylko jedni sobie zdają sprawę i się podciągają, pracują nad sobą, a półinteligent nie. Półinteligent tylko się tego wstydzi. Tylko się tego wstydzi i największym jego problemem, największą jego troską jest to, żeby to się nie wydało. No a kiedy się nie wyda? Jaka jest gwarancja, że się nie wyda? Jak będzie śpiewał w chórze. To ja tak jak wszyscy, prawda? Jestem bezpieczny. I stąd kariera takich suflerów, jak pan redaktor Michnik. Przez dla tych ludzi, gdyby panu redaktorowi Michnikowi zepsuł się telefon komórkowy, to tragedia, nie wiemy, co myślimy.